Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Stal Rzeszów Q&A. Tym razem mogliście zadawać pytania Damianowi Michalikowi. Cześć Damian. Cześć wszystkim. Powiem tak Damian, pytań było sporo, część z nich wybraliśmy, także nie przedłużamy i lecimy. Zaczynamy z grubej rury. Pan Krzysztof Koryl pyta: Panie Damianie, czy na serio myślicie o Ekstraklasie? Myślę, że tak, że w sumie tabela pokazuje, że jest szansa zrobić coś więcej niż tylko bezpieczna pozycja i jeżeli dalej będziemy tak punktować, a jestem optymistą, to myślę, że jak najbardziej jest nam dane myśleć o Ekstraklasie. Okej. Troszkę w tym samym temacie Michał Poncyliusz pyta: awans z jednego z dwóch pierwszych miejsc czy po barażu, ale jako Król Strzelców? Zdecydowanie awans z jednego z dwóch pierwszych miejsc. Krótko i treściwie. No. Marcel pyta: jak się tobie pracuje z trenerem Danielem Myśliwcem? Pracuje mi się bardzo dobrze. Myślę, że jest to jeden z lepszych trenerów, z którymi miałem przyjemność pracować. Ma wielką wiedzę i na temat taktyki przede wszystkim, ale jako człowiek jest bardzo, bardzo fajną osobą, ciepłą i naprawdę świetnie mi się pracuje z trenerem. To ja może jeszcze dopytam o innych trenerów, których tak po dziś dzień wspominasz, z którymi miałeś okazję współpracować. Na pewno bardzo fajnym trenerem pod względem piłkarskim, jak i też jako osoba był Jacek Trzeciak, teraz trener Odry Wodzisław, a wcześniej miałem z nim przyjemność pracować w Polonii Bytom. I tak naprawdę trener Nawałka gdzieś tam, gdzie zaczynałem przygodę swoją w piłce seniorskiej, też odcisnął jakieś piętno na mnie i na pewno też miło wspominam. Teraz troszkę taki panel transferowy na momencik. Podobno kiedyś, już w barwach Stali, była propozycja transferu z ŁKS-u Łódź. I w związku z tym dwa pytania. Czy to prawda? Prawda. A jak tak, to czy nie żałujesz decyzji, że zostałeś w Rzeszowie? Nie żałuję decyzji, że zostałem. Z czasem czas pokazał, że była to słuszna decyzja. Mieliśmy różne momenty w Stali. Ja natomiast bardzo miło wspominam ten okres po pandemii, bo wtedy właśnie była ta oferta z ŁKS-u. Udało nam się awansować ze Stalą i ostatnio ŁKS ograliśmy u siebie, więc cieszę się, że zostałem i mam nadzieję, że ze Stalą uda mi się jeszcze więcej sukcesów osiągnąć. Dejanium Betonium. Czy miałeś kiedyś oferty z klubu ekstraklasowego? Jeśli tak, to jakie to były kluby? Miałem kiedyś ofertę z Arki Gdynia, jak była w ekstraklasie jeszcze. No i w zasadzie chyba to tyle. To ja w tym miejscu też dopytam, może nie o ekstraklasę, a bardziej o Bundesligę. No, wszyscy pewnie wiedzą, że miałeś tą ofertę z Hertha Berlin. Jakbyś tak pokrótce przypomniał tą całą historię? No było to bardzo dawno temu, w zasadzie to był okres juniorski. Graliśmy z Górnikiem Zabrze wtedy na Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych w Ożarowie. Zrobiliśmy wicemistrzostwo Polski. Ja zostałem wybrany MVP turnieju. No i wiadomo, wtedy mnóstwo menadżerów w zasadzie gdzieś dzwoni do ciebie, oferuje ci cuda, wianki. Ale między innymi odezwała się Hertha Berlin, a w zasadzie ówczesny piłkarz Górnika Zabrze, Michel Bemben, jakby prowadził rozmowy ze mną telefoniczne. Łączyliśmy się z agentem jakimś, już nie pamiętam nazwiska, z Niemiec. Rozmawialiśmy po 3 godziny i późnymi wieczorami. No i było coś na rzeczy, natomiast byłem zawodnikiem Górnika Zabrze. Przekonano mnie, żebym został w Zabrzu, że dostanę swoją szansę i stało się jak się stało, no ale niestety ja zostałem w Zabrzu. Niestety, czyli na pewno żałowałeś, bo to nie pytam czy, tylko jak tak, bardzo. No, jasne, żałowałem. No. Zagranica. Myślę, że gdybym wtedy skorzystał z tej oferty, to na pewno byłoby mi łatwiej i może byłbym w innym miejscu niż teraz jestem. Czego nie żałuję oczywiście, ale wiadomo jak to jest, liźniesz trochę piłki za granicą, inaczej na ciebie patrzą jak wracasz do Polski. Peter pyta, o miejsce w składzie rywalizujesz między innymi z Wiktorem Kłosem. Czujesz na plecach jego oddech? Wiktor to dobry zawodnik, na pewno stara się i ma też wysokie umiejętności, natomiast znam swoją wartość, wiem, że jestem dobrym piłkarzem i robię wszystko, żeby drużyna skorzystała na moich umiejętnościach, że tak powiem.
Śledziłem ostatnio swoje statystyki, chyba bodajże przez 8 ostatnich meczów daje metrycznie liczby, czy asysty, czy bramki, więc no jakby nie daje trenerowi argumentów, żeby grał Wiktor. Okej. Okay. Aleksander Dobrowolski pyta. Najlepszy piłkarz, z którym grałeś w jednej drużynie, to? O, tak na szybko, ciężko mi sobie przypomnieć. Może Arek Milik, bo grałem z nim w Górniku Zabrze, w młodej ekstraklasie jeszcze. No, już myślę, było że... widać? Już wtedy było widać, że ma to coś? Było widać, że ma tą lewą nogę ułożoną, technicznie dobry chłopak, no ale ta lewa noga ułożona trafia w punkt, no. A teraz jeszcze również pan Aleksander, najlepszy piłkarz przeciwko któremu grałeś? Przeciwko któremu grałem? Przeciwko któremu grałem? Ciężko też mi tak na szybko sobie przypomnieć. Pewnie może do końca nie trafię nawet, bo już kilku tych piłkarzy było. A może, nie wiem, Igor Angulo z Górnika Zabrze. Grałem jeszcze w Grudziądzu. Graliśmy z Górnikiem Zabrze, wtedy Górnik był w pierwszej lidze. No, dobry zawodnik, ale i Rafał Kurzawa. Też dobry zawodnik. Z Rafałem akurat miałem przyjemność grać w okresie juniorskim w Górniku Zabrze. Razem mieszkaliśmy w internacie, więc na pewno Rafał Kurzawa czy tam Igor Angulo jak najbardziej do tego grona się zaliczają. Czyli nie obrońcy, czyli żaden obrońca wielkiego problemu Damianowi Michalikowi nigdy nie sprawił. Tak, żeby się śnił po nocach. Jakoś nie zapamiętałem nikogo. Okej. Okay. Pan Karol Wąsik pyta, czy planujesz zmianę klubu w najbliższym czasie? Nie, w najbliższym czasie nie planuję zmiany klubu. A Mauryc, można powiedzieć troszkę w tym samym obszarze, gdzie widzisz siebie za rok i za 2 lata? W Ekstraklasie. Dobra, to ja jeszcze dopytam, już gdzie siebie widzisz, czy myślisz już w ogóle o tym, co będzie po? Po piłce? Tak. Na ten moment, znaczy wiadomo, jestem już, mam 30 lat, tak, i jest jakiś tam wiek, dorosły, dojrzały w piłce nożnej, można powiedzieć. Natomiast staram się o tym nie myśleć, staram się skupiać na tym, co jest tu i teraz. Nie chcę sobie tym zaprzątać głowy, aczkolwiek mam nadzieję, że zostanę gdzieś w sporcie przy piłce. Czyli jednak czym koszulka za młodu, tak? Tak. Nasiąknie. Ciężko, ciężko od tego odejść. Okej. Okay. Profil gramy w piłkę. Bramka z przewrotki czy 3 asysty w meczu? Bramka z przewrotki. Marzy się? No, jasne. Z tego co wiem, nieraz to wspominałeś, z rodziną tak fajnie zadomowiliście się w Rzeszowie, prawda? I fajnie wam się tutaj żyje w naszym mieście. No tak. Jestem już tutaj 4. rok teraz, mi leci w Rzeszowie i czujemy się tutaj naprawdę dobrze, zawsze to podkreślam. W klubie są fajni ludzie i mega życzliwi. Na mieście tak samo, często ostatnio, w ostatnim czasie w zasadzie częściej spotykam ludzi, którzy gdzieś dobrze ci życzą. Syn chodzi tutaj do szkoły, urodził nam się drugi syn też w Rzeszowie, żona pracuje w Rzeszowie, teraz jest akurat na macierzyńskim, wiadomo, bo opiekuje się dzieckiem, ale też ma pracę w Rzeszowie, więc no, jest to na pewno bardzo fajne miejsce do życia, przy tym cały czas się rozwija. A ulubione wasze miejsca w stolicy Podkarpacia, to co tak na pierwszy rzut oka? No na pewno często spacerujemy po bulwarach. Tutaj niedaleko stadionu Stali, bo też tutaj mieszkamy, ale i też na rynku często lubimy wychodzić gdzieś coś zjeść, czy czasem w te letnie dni na lody z chłopakami wychodzimy, także są to na pewno jedne z naszych ulubionych miejsc. Patryk Skiba pyta, dlaczego rocznik U10 jest najlepszym rocznikiem w Akademii Stali Rzeszów? Dlaczego? No, myślę, że może dlatego, że ma najlepszych rodziców i wujków. Tutaj domyślam się, że chodzi o to, że starszy syn, tak, jest w tej tak, drużynie tak, tak, tak. I ma smykałkę do piłki, sprawia mu to wielką frajdę? No od małego, no tato gra w piłkę, od małego też chodzi na mecze z mamą, mama go zawsze zabierała, często był też na moich treningach, jeszcze jak nie chodził do szkoły, no więc nie dało się tego jakby nie uniknąć. Jest od małego zajarany piłką, że tak powiem, i kopie cały czas, nawet nie śmiem mu czasami odradzać, żeby sobie odpuścił czy coś, bo od razu się obraża. A widzisz tam takiego siebie właśnie sprzed laty?
No, coś w tym jest. No, rodzina w zasadzie mówi, że jest bardzo do mnie podobny, jak wyglądałem za młodu. Także jakieś podobieństwo na pewno jest. A na boisku też lubi właśnie dribbling, czy troszkę inny typ piłkarza rośnie? Jest szybki, jak na swój wiek to na pewno, więc coś tam na pewno po tacie odziedziczył. Ale umiejętności jakieś techniczne też gdzieś tam widać. Pani Izabela Durma pyta, gdyby nie piłka, to... Gdyby nie piłka, to nie wiem, może byłbym coś z informatyką, coś z komputerami. Kiedyś miałem do tego smykałkę za młodu jeszcze, jak graliśmy, robiliśmy, organizowaliśmy różne turnieje w FIFA, znanej gry. To nawet udało mi się stworzyć strony internetowe, także może właśnie w ten deseń. To było już ostatnie pytanie od naszego kibica, to ja jeszcze na sam koniec, tak jakbyś miał podsumować ten dotychczasowy etap sezonu w wykonaniu Stali Rzeszów. Na pewno tak jak często może i trener też powtarza na konferencjach, nie jesteśmy do końca może zadowoleni z naszego dorobku punktowego, bo z naszej gry powinniśmy tych punktów mieć więcej. Na pewno bolą też przegrane derby. Ale pewnie zrobimy wszystko na wiosnę, żeby się odegrać i dać jakąś radość naszym kibicom, ale na pewno w głowie też cały czas myślimy o tym, co będzie na koniec i dlatego każdy najbliższy mecz jest dla nas najważniejszy. Chcemy wygrywać wszystko. Dotychczas wszystkie mecze pokazały, że z każdym można wygrać i w każdym meczu można dominować i być zespołem lepszym. Myślę, dużo bramek strzelamy i jest to takie pozytywne światełko w tunelu na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Damian, za obecność. Dzięki. W Q&A. Dziękujemy za zadane pytania i zapraszamy na kolejny odcinek Stal Rzeszów Q&A. Do zobaczenia.